Siema, witajcie, ja jestem Rado Jones i w dzisiejszym odcinku będzie to ranking Lamborghini w Jaybreaku. I dzisiaj ze mną jest Daniel6213. Siemka ludziska. Także rozsiądź się wygodnie, weź sobie do jedzenia i do picia i zapraszam ciebie do oglądania. Na czwartym miejscu jest La Matador, który kiedyś był legendą tej gierki. A tak a propos, to był pierwszy super samochód, jaki zawitał do tej gry. Kiedyś się go opłacało kupić za te 100 tysięcy, bo kosztuje 100 tysięcy, ale liczbę nerfów, którą dostał przez tyle lat, są lepsze teraz propozycje. Na przykład Shell Mark 5 czy Challenger. Bo nie dość, że kosztują mniej, to są o wiele lepsze. Prędkość maksymalna na Matadora to teraz 170 mil na godzinę. Na wstecznym leci 55. W porównaniu do tamtych czasów, kiedy było wiele lepszy, to nie, po prostu nie brałbym tego auta. Trzecie miejsce zajmuje Surus. I oczywiście wiadomo, że są lepsze samochody w swojej cenie. Jednak Surus wyróżnia się pewną rzeczą, bo on jest to czteroosobowy SUV. No i w swojej cenie nie jest to jakiś mega wolny samochód, a jednak posiada te cztery miejsca, więc jeśli nie jesteś żadnym zamożnym graczem, to naprawdę Surus jest bardzo dobrą opcją. Prędkość maksymalna jest bardzo podobna jak w przypadku La Matadora, jednak start oraz przyspieszenie, no w tym przypadku po prostu La Matador robi to lepiej. No ale Surus przynajmniej wyróżnia się tym, że ma 4 miejsca, a La Matador jest po prostu gorszym Shell Mark 5. Więc właśnie dlatego Surus zajmuje trzecie miejsce. Na miejscu drugim mamy coś, co się nazywa Tourer. Kosztowało one 600 tysięcy, czyli tyle samo, ile dzisiejszy Roadster i Eclair. Ma prędkość maksymalną o wartości 207 mil na godzinę. To jest w sumie lepsze niż La Matador i Surus, ale gorzej niż pojazd na pierwszym miejscu. Start ma prawie taki sam jak Roadster. Kręca się nim całkiem dobrze. Nie trzeba tak jakoś mocno naciskać tych klawiszy, żeby dobrze wszedł zakręt. Offroading ma jeden z najlepszych. Porównywalny jest do Trailblazera. A więc pierwsze miejsce zajmuje M12 Morte. Prawdopodobnie duża część osób się zdziwi. Jak to? Jak to jest to Lamborghini? Ale tak, jest to Lamborghini. A dokładnie jest to Lamborghini Vision Gran Turismo. I wygląd moim zdaniem jest bardzo kontrowersyjny. Ja zdecydowanie nie jestem fanem tych takich mega udziwnionych, nowoczesnych hypercarów. Niestety jest to tego przykład i ja naprawdę nie lubię takich samochodów. Jeszcze jakkolwiek na zewnątrz on wygląda, ale zobaczcie jak wygląda środek. Ja rozumiem, że jest to rok 2020. Nawet nie robił tego Asimo, tylko społeczność, gdy może jeszcze oni nie robili takich samochodów. Ale dalej, nie jest to zdecydowanie najładniejszy samochód. Ten samochód jednak też jest game changerem, ponieważ po wprowadzeniu Mortena zaczęto wprowadzać samochody społeczności oraz auta limitowane, jak na przykład Aperture, Javelin czy Parisian. Jak ten samochód został wprowadzony, posiadał on naprawdę bardzo słabe statystyki i taki La Matador mógł z nim konkurować, ale jednak teraz jest to jeden z najszybszych samochodów w grze, który na tak bardzo posiada bardzo fajny start, przyspieszenie już trochę gorsze, ale dalej jest bardzo fajne. Przyczepność w przypadku tego samochodu też jest idealna, bo prowadzi tym się samochodem po prostu idealnie. I mimo tych rzeczy, które wam wymieniłem, wart jest on 5 milionów, a był to pierwszy samochód limitowany w grze, który ma takie fajne statystyki. Jeśli ten film ci się spodobał, proszę zostaw łapę w górę oraz suba z dzwoneczkiem na moim kanale oraz zostaw właśnie suba z dzwoneczkiem na kanale Daniela. Tak, fajnie było wystąpić w tym odcinku i rankingować chociaż jeden pojazd w tym odcinku. Więc życzę wam miłego dnia lub nocy. Noro! Bye! Siema, siema! Jeśli nie wyszedłeś, to możesz napisać